Proszę Państwa, chcę teraz przedstawić ostatnią rzecz w tym wykładzie. Mianowicie, jak wyglądają równania ruchu cząstki naładowanej. Innymi słowy, w jaki sposób to pole elektromagnetyczne oddziałuje na ruch cząstki. Otóż najważniejsza rzecz to jest prawo Newtona, prawda? W fizyce newtonowskiej to równa się siła. Teraz tak, siła, gdy ładunek o E zanurzamy w polu elektrycznym, no to ta siła wynosi tyle, czyli jakoś chcielibyśmy to równanie zapisać. No ale to równanie ma charakter czysto nierelatywistyczny. My wiemy, że trójwymiarowe obiekty nie mają sensu, bo muszą być składnikami czegoś czterowymiarowego. Innymi słowy, chcielibyśmy jakoś napisać prawdziwe równanie, które by jednak jakoś przypominało to równanie, prawda? Innymi słowy, spróbujemy nadać temu równaniu jakiś niezmienniczy, czterowymiarowy charakter. I to całe rozumowanie, które teraz przeprowadzimy, jest jedyne możliwe. W jakimś sensie można powiedzieć, że skoro już zrozumieliśmy, jak wygląda struktura czasoprzestrzeni, to już nie ma innej rady. Innego równania, jak to, które zaraz napiszę, nie da się zapisać. Oczywiście do wyboru można byłoby jeszcze, czy tam jest plus, czy minus i tak dalej, ale pewne dwa obiekty, które do siebie przyrównamy, a te współczynniki to dobierzemy tak, żeby to się zgadzało z tym, co od stuleci wiemy o ruchu cząstek naładowanych. Wręcz można powiedzieć, że to jest definicja pola elektrycznego, o, prawda? Definicja, co to jest pole elektryczne? Bierzemy ładunek i zanurzamy w to pole i patrzymy, jaka siła działa, prawda? No i ta siła obserwujemy, że jest proporcjonalna do tego, jak duży to był ładunek, no a ten współczynnik proporcjonalności to właśnie nazywamy natężeniem pola elektrycznego, prawda? Tak to jest. W taki sposób pole elektryczne definiowano od samego początku, tak było u Faradeya i tak dalej. Proszę Państwa, teraz Państwo mogą zapytać, no zaraz, jak teoria względności, to gdzie tu jest wzór E równa się MC kwadrat, najważniejszy wzór, prawda? No to on w tym wszystkim będzie zawarty. To nie jest żaden postulat, który Einsteinowi spadł z powietrza, tylko to jest konsekwencja tego, że jedyny sposób, w który możemy nadać sens temu równaniu, jest taki, że właśnie pewna składowa tego równania musi być interpretowana jako energia, a ona jest jednocześnie masą. Dlatego, że w naszej konwencji C jest równe 1, także dla nas to równanie brzmiałoby w ten sposób. Jak się pisze tak, to dziennikarz interpretuje prawda, to równanie w ten sposób, że jak weźmiemy troszkę masy, to przy pomocy takiej sztuczki możemy wyprodukować dużo energii, prawda? Natomiast jak my napiszemy tak, to to jest konstatacja taka, egzystencjalna niemal, że masa i energia to jest to samo. Masa i energia to jest to samo, a ten wzór C kwadrat to był wzór na przeliczenie jednostek. Na przeliczenie jednostek. Tak jak jednostki długości można przeliczać na jednostki czasu przy pomocy stałej, która się nazywa prędkością światła,
tak samo można przeliczać, ale zasadniczo masa i energia to jest to samo. Odwrotnie. Energia waży. Jak mamy gdzieś dużo energii, to ta energia waży. Energia i masa to jest zasadniczo jedno i to samo. A jak ktoś powie, no zaraz, ale w bombie atomowej to właśnie masa się zamienia na energię. Nie zamienia się masa na energię, tylko zamienia się jedna forma energii na inną formę energii, tak jak w silniku parowym, tak? Zamienia się energia tam cieplna na energię, na pracę, czyli energię na przykład kinetyczną. Tak samo tutaj. Jedna forma energii zamienia się na inną formę energii, albo jak kto woli, może powiedzieć, jedna forma masy zamienia się na inną formę masy. Dobrze, to taki wstęp zrobiłem do tego. No i teraz, proszę Państwa, próbujemy na jakoś to równanie przepisać, żeby nie zależało od układu współrzędnych. No, na razie, póki co, to ewidentnie zależy. No, bo co to jest przyspieszenie? No to jest d po dt, no to już nawet jak się umówimy, że będziemy tego tau używali, czego? Prędkości, tak? No jakiejś tam prędkości równa się e razy e. Ale proszę Państwa, ogromnie wiele tutaj rzeczy zależy od wyboru układu odniesienia. No po pierwsze, co to jest trójwymiarowa prędkość? Nie ma trójwymiarowej prędkości, prawda? Jest wektor styczny czterowymiarowy do trajektorii. Poza tym czas. Nie ma jednego czasu absolutnego. Trzeba powiedzieć względem jakiego czasu, prawda? No to jak będziemy zmieniali układ odniesienia, to będzie się zmieniało. Po drugie, nie ma pola elektrycznego. Pole elektryczne jest tylko pewną składową pola elektromagnetycznego. A to, którą składową, to znów zależy od układu odniesienia. No to spróbujmy to jakoś zapisać, jakiś taki wzór, który to by jakoś mimikował, ale nie był tak okropnie zależny od wyboru układów współrzędnych, czy też układu odniesienia. No więc proszę Państwa, najpierw zajmijmy się może tym, co to jest prędkość. O, co to jest prędkość? No więc przypuśćmy, że wybierzemy sobie układ współrzędnych, tak? Czyli wybierzemy układ współrzędnych x mu równa się tau xk. I to jest jednocześnie ten układ współrzędnych czasoprzestrzennych jest związany z wyborem układu odniesienia, prawda? Jest jakiś obserwator, on sobie spoczywa, jego współrzędne są ciągle równe 0 na przykład. Dobrze. Tau. Można to jeszcze zapisać, że to jest tau, a tu jest trójwymiarowy wektor położenia, tak? No i teraz przypuśćmy, że mamy jakąś trajektorię cząstki, którą jak w tym układzie zapiszemy? No jej na przykład można te punkty parametryzować naszym tau, no więc x mu od tau to jest, no na zerowym miejscu jest ciągle tau, a na tym miejscu to jest położenie zależne od tego czasu tau. No dobrze, to jak my to zróżniczkujemy i napiszemy sobie, tak naiwnie byśmy powiedzieli, ten taki wektor prędkości, ja go dużymi literami będę pisał, bo tutaj wiele różnych wektorów prędkości będzie się pojawiało, więc proszę Państwa, takich trójwymiarowych, więc ja teraz piszę pewien czterowymiarowy obraz, to się równa d x mu po d tau, no to jak to zróżniczkujemy, to d tau po d tau to jest 1, a pochodna
położenia trójwymiarowego po czasie, to jest to, co my w klasycznej newtonowskiej fizyce byśmy nazwali no, takim prawdziwym wektorem trójwymiarowym prędkości, prawda? To by była nasza prędkość, taka, która tutaj jest. No, ale oczywiście rozumiemy, że na razie póki co, to wszystko strasznie zależy od wyboru tego układu odniesienia, bo jak zmienimy, to zarówno tau będzie inne, jak i ten podział trójwymiarowy. Ale w jednym układzie odniesienia takie coś sobie zapiszemy. No dobrze, ale teraz tak. Oczywiście, gdybyśmy na przykład zmienili inny parametr tutaj brali, no to pochodna po innym parametrze to by inaczej wyglądała. To proszę Państwa, jaki wybrać parametr taki, który by nie zależał jakoś od wyboru układu odniesienia? To dobrze jest, proszę Państwa, ja tutaj chcę wymyśleć taką, jak to się w dzisiejszych czasach mówi, narrację, która by Państwu prosto weszła do głowy. I tak sobie pomyślałem, że zaraz. Ja jeszcze nie będę mówił teraz o tej zmianie. Jeszcze chwileczkę. Proszę Państwa, ten wektor, to wiadomo, że on nie zależy od układów współrzędnych. Dlaczego? Dlatego, że na przykład długość tego wektora, ile to jest długość tego wektora, to znaczy no, V razy V. Na czym to polegało? To polegało na tym, że składowe przestrzenne no, składamy według tej metryki, a czasowy, kwadrat czasowej odejmujemy, prawda? Czyli to jest V kwadrat minus 1. No to widać, że no to po prostu zależy od układu odniesienia. Czy by można było z tego zrobić coś, co nie zależy od układu odniesienia? Proszę Państwa, bardzo łatwo zrobić. Mianowicie znormalizować ten wektor. Zamiast takiego wektora, który, bo jak my układ odniesienia zmienimy, no to wektor styczny ciągle będzie wektorem stycznym. Także wektor styczny to jest dobry wektor styczny. Natomiast jego długość no, zależy od tego, po jakim parametrze różniczkujemy. Więc widać, że tylko długość tego wektora jest czymś zależnym od układu odniesienia. Natomiast sam kierunek, no to dobrze, to co zrobić? Znormalizować go. I w związku z tym jest taka propozycja, żeby w literaturze zapisuje się to jako U. To jest taki znormalizowany wektor prędkości, to jest to V mu podzielone przez długość tego V. No, proszę Państwa, problem polega na tym, co to jest długość. Długość to by był, ach, przepraszam bardzo, ja tutaj źle napisałem, bo długość to nie jest iloczyn, to jest kwadrat długości, tak? Prawda? Iloczyn wektora przez samego siebie, to nie jest jego długość, to jest kwadrat. No, z tym, że w geometrii euklidesowej kwadrat długości jest dodatni. I w związku z tym kwadrat to jest kwadrat. No tutaj niestety V to jest małe. V to jest procent prędkości światła. No to na ogół to jest bardzo mała liczba. Minus 1, no to jest liczba ujemna. No bo pamiętamy, że wektory te o charakterze czasowym to mają kwadrat ujemny, a te o charakterze przestrzennym mają dodatni. Z tego powodu niektórzy
fizycy stosują odwrotną konwencję, bo jak ich uwaga raczej jest częściej skierowana na wektory o charakterze czasowym, to lubią mieć kwadrat długości wektora czasowego dodatni, a wtedy przestrzeń tego będzie ujemny. No ja tutaj stosuję akurat tę konwencję, w związku z tym to jest nic innego jak moduł, prawda? Czyli przez tę długość wektora, to nazywamy pierwiastek z tego V kwadrat ze znaczkiem minus, żeby to była dodatnia liczba, prawda? No to było. To jest tylko kwestia jakiejś tam konwencji. No to proszę Państwa, to jak to wygląda, to ten wektor u mu to byłby właśnie 1 przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat, a tutaj jest właśnie 1 i V, o, czytam VK, prawda? O. I teraz proszę Państwa, to coś, to już jest dobry wektor. On już nie oczywiście on będzie miał różne współrzędne. Jak zmienimy układ odniesienia, dokonamy transformacji Lorentza, to współrzędne będzie miał różne, no to się tam przekształcą zgodnie z transformacją Lorentza, ale to jest ten sam wektor. To jest ten sam wektor. I w związku z tym, po pierwsze, wskazówka taka, nie używać V, bo to jest zależne od układu odniesienia, tylko używać tego wektora u mu, znormalizowanego wektora stycznego. Dobrze, to jest jedna lekcja, jaką wyciągnęliśmy. Druga lekcja, proszę Państwa, nie różniczkować po czasie laboratoryjnym, dlatego że jak zmienimy układ odniesienia, to wyjdzie nam coś innego. Więc jeśli chcemy uzyskać coś, jakieś wyrażenie niezależne od układu odniesienia, to trzeba różniczkować po układzie, po jakimś parametrze niezależnym od wyboru układu. Po jakim parametrze? Ano po długości. Po długości. Proszę Państwa, co to jest długość krzywej? No w geometrii tej euklidesowej, jak chcemy obliczyć długość krzywej, to co robimy? Dzielimy na malutkie kawałeczki. Każdy z tych kawałeczków traktujemy jako linię prostą, w związku z tym jego długość to jest po prostu długość tego wektorka. Dodajemy, a następnie przechodzimy do granicy z podziałem. Tak? A przejście do granicy z podziałem to po prostu w rezultacie da nam całkę. Tak? Czyli innymi słowy, jak mamy kawałek krzywej od A do B, to parametryzujemy jakimkolwiek parametrem, na przykład tau, parametr tau, czyli mamy x mu równa się x mu od tau. To jest krzywa sparametryzowana. No i teraz my chcemy obliczyć jej długość, prawda? Ile wygląda S? To się równa całka. Ta całka to już jest, zawiera w sobie po pierwsze sumę takich kawałeczków i przejście graniczne, gdy podział jest coraz drobniejszy, prawda? To Państwo wiecie. No i teraz tak, bierzemy ten odcineczek. A ten odcineczek to ile to jest? To jest dx mu po d tau razy delta tau, prawda? Razy, tak?
No i następnie trzeba najpierw długość takiego odcineczka, prawda? Długość takiego odcineczka. No to długość czegoś takiego, no to trzeba, no to będzie tak. Po pierwsze delta to będzie to samo, co długość dx mu po d tau razy delta tau, prawda? No bo to wychodzi, jest proporcjonalne. A to coś, to co to jest? To jest nic innego, jak to jest właśnie to v mu. No a ta długość to jest nic innego, jak to coś, co tam obliczyliśmy, prawda? To jest 1 minus v, minus, przepraszam bardzo, v kwadrat, pierwiastek d tau. Czyli proszę Państwa, S to jest całka od A do B, pierwiastek z 1 minus V kwadrat, D tau. Prawda? No to to jest dokładnie tak samo postępujemy w geometrii euklidesowej. Prawda? No tyle tylko, gdzie tutaj jest różnica. No różnica jest w tym, że jak liczymy tę długość, to używamy tego iloczynu skalarnego, który nie jest dodatnio określony, prawda? Czyli nie używamy w układzie, tak jak w układzie kartezjańskim, to byśmy brali kwadrat pierwszej współrzędnej plus kwadrat drugiej plus kwadrat trzeciej, a tutaj jeszcze minus kwadrat pierwszej, prawda? Bo ta struktura jest niezmiennicza i nie zależy od wyboru układu odniesienia. A poza tym to jest dokładnie tak samo. Czyli innymi słowy, proszę Państwa, ds to jest nic innego jak pierwiastek z 1 minus v kwadrat d tau. O, prawda? To tak jakbyśmy w geometrii euklidesowej krzywą sparametryzowali pierwszą współrzędną. Krzywa to się zmienia i pierwsza, i druga, i trzecia, prawda? No to można sparametryzować wszystko od pierwszej współrzędnej, ale pochodna drugiej po pierwszej, trzeciej po pierwszej to nie jest nic ciekawego, bo jeszcze trzeba uwzględnić, jak to się tam pochyla. I to jest dokładnie to samo. No dobrze. No to proszę Państwa, druga lekcja, czyli pierwsza lekcja z tych naszych rozważań jest taka. Jeśli chcemy zbudować niezmiennicze wyrażenie na równania ruchu, nie używać trójwymiarowej prędkości, tylko używać czterowymiarowej prędkości, ale tej znormalizowanej, bo to nie zależy od wyboru układów współrzędnych. To jest zawsze ten sam wektor. Jego współrzędne się... To jest pierwsza lekcja. Druga lekcja, nie różniczkować po czasie laboratoryjnym, który się zmienia w zależności od tego, jaki układ odniesienia wybierzemy, tylko różniczkować po długości, a długość takiej krzywej o charakterze czasowym nazywamy czasem własnym. I interpretujemy w ten sposób, że to jest naprawdę czas. Tak jak my się starzejemy, to my się starzejemy nie szybciej lub wolniej, w zależności od tego, kto na nas patrzy, tylko my się starzejemy zgodnie z tym naszym czasem własnym, który upływa po naszej trajektorii w czasoprzestrzeni, którą często nazywamy linią świata. Każdy obiekt fizyczny ma swoją linię świata i to, ile czasu mu upływa, jak szybko on się starzeje, no to po prostu jak szybko ten jego
czas własny tam mija, a nie jakiś czas jakiegoś obserwatora, który go obserwuje, prawda? No, to jest... No. Dobrze, więc to jest druga lekcja. Używać różniczkowania po DS. No dobrze, czyli my byśmy... Czyli tak, wzięlibyśmy prędkość, ale teraz już tą prawdziwą, czterowymiarową prędkość. No teraz zróżniczkowalibyśmy to po czasie własnym. No i to byłby, i pomnożylibyśmy przez masę. I w ten sposób, no mamy jakieś takie wyrażenie, które, no cóż, mimikuje jakoś tam to nasze, to wyrażenie m razy a, prawda? No bo pochodna prędkości razy m. I to jest jedyne wyrażenie niezmiennicze, które daje się zapisać, używając no, położenia prędkości jego pierwszych i drugich pochodnych. Nie ma niczego innego. Czyli to już jest dobrze. Równa się. No i co teraz tutaj wstawić? Aha, teraz jeszcze zobaczmy, jakie własności ma ta rzecz. Proszę Państwa, jak my sobie u razy u obliczymy, to co to było u? U to był znormalizowany wektor, tak? Znormalizowany wektor, czyli jego iloczyn skalarny przez siebie samego jest równy ile? Ile jest? Chciałoby się powiedzieć 1, a tu na pewno jest minus 1, bo to jest wektor o charakterze czasowym, prawda? To jest znormalizowany. I on przez cały czas, tak żeśmy zdefiniowali to u, żeby to ciągle było 1. To teraz, jak bierzemy to u, jak zróżniczkujemy to wyrażenie, wszystko jedno akurat tutaj, czy względem czasu własnego, czy tego, bo to się przelicza. Różniczkować po tym i różniczkować po tym, no to się tylko przelicza przy pomocy tego współczynnika, bo on mówi, jak szybko jeden czas względem drugiego płynie, prawda? Otóż jak zróżniczkuję to, to musi mi wyjść zero, prawda? No bo jak różniczkuję liczbę, która ciągle i tutaj jest minus jeden, i tu, i tu, i tu, to jak wzdłuż tej trajektorii zróżniczkuję, to wyjdzie mi zero, prawda? No więc dobrze, to zobaczmy sobie. To proszę Państwa, różniczkuję to, więc wychodzi mi 0, równa się d po d, no na przykład s, ale to równie dobrze mogłoby być minus 1. No i teraz różniczkuję takie wyrażenie. Proszę Państwa, to wyrażenie to jest biliniowe. Jak iloczyn różniczkuję, to muszę zróżniczkować pierwsze razy drugie plus pierwsze razy pochodna drugiego. Tak? Czyli proszę Państwa, to jest du po ds razy u plus u razy du po ds. No ale iloczyn skalarny jest symetryczny, więc to i to, to jest tyle samo, prawda? Czyli to jest nic innego jak dwa razy iloczyn skalarny tego du po ds razy u. To cośmy zauważyli, że ta pochodna u, czyli o, coś takiego. A, tutaj napisałem pod etau, ale właśnie jeszcze nie wiemy jak. Powiedzieliśmy, że będziemy raczej względem czasu własnego różniczkowali. Jest prostopadła do samego u. Prawda? Widzicie Państwo? Czyli w szczególności, jak jesteśmy w układzie spoczynkowym,
kiedy U ma tylko jedną współrzędną, jeden, a tych nie ma, to to przyspieszenie jest automatycznie wektorem doń prostopadłym, czyli wektorem o charakterze przestrzennym, prawda? No, pokazaliśmy. Proszę Państwa, dokładnie to samo jest w geometrii euklidesowej. Jeśli na przykład coś porusza się po kole, coś się porusza po kole, to znaczy, że jego położenie jest ciągle odległe, tę samą odległość od punktu środkowego, to jak zróżniczkujemy, to ta pochodna będzie prostopadła, prawda? Jak różniczkujemy wektor, który ma ustaloną długość, to jego pochodna jest doń prostopadła. No dobrze, czyli proszę Państwa, lewa strona równania tego, które chcemy zbudować, tego równania ruchu, automatycznie jest czymś, co jest prostopadłe do samego U. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy w układzie spoczynkowym, jak U to jest równe V i ma współrzędną 1, 0, 0, 0, czyli jak, prawda, to to jest automatycznie wektor przestrzenny. No to dobrze, dlatego że my znamy takie trójwymiarowe wyrażenie na tę siłę, prawda? Dobrze. No to teraz, co po drugiej stronie, aha, to może jeszcze zobaczmy, jak wygląda, czyli to jest postulowana postać lewej strony tego równania. A po drugiej stronie, no jakoś musimy skombinować tę siłę z tego elektromagnetycznego tensora, prawda? Zobaczmy, jak ona wygląda, czyli to jest postulowana postać lewej strony równań ruchu. No to zobaczmy, jak to wygląda w układzie. Aha, no to jeszcze przepiszmy, to jest tak. M. Co to jest D po DS? No D po DS to jest, prawda, tak, M, D po DS to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat, D po D tau. To jest to, co fizyk eksperymentalny w laboratorium robi. On różniczkuje względem jego czasu laboratoryjnego, prawda? Względem jego czasu laboratoryjnego. I teraz jest U. A U to co to jest? To jest to nasze V, ale dzielone też przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat. No to proszę Państwa, co to jest V mu? V mu pamiętamy, że to jest 1, a tutaj jest VK. No i teraz tak, jeśli jesteśmy w układzie spoczynkowym, czyli w danej chwili, akurat w pewnej chwili czasu, prędkość jest równa 0. Tak. Tak, dlatego że tu jest, bo zamieniłem D po DS, prawda, jak coś takiego mam, to jednocześnie, jak różniczkuję, to D po DS to się równa 1 przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat D po D tau, prawda? O to daje mi to.
No bo jeden czas względem drugiego czasu upływa z takim przelicznikiem. Oczywiście ten przelicznik nie jest taki sam w każdej chwili czasu, ale w każdej chwili czasu ten przelicznik tyle wynosi. No dobrze. No to proszę Państwa, w układzie spoczynkowym to akurat to V jest równe 0. Ale pochodna tego, ponieważ to jest kwadratowe, no to będzie jak coś tam z pierwiastkiem razy pochodna V kwadrat. A pochodna V kwadrat to jest V razy pochodna V, a V jest równe 0. Czyli to w układzie spoczynkowym równa się, jeśli V jest równe 0, czyli w układzie spoczynkowym, to to jest nic innego jak M. Pochodna jedynki jest równa 0. Pochodna tego, powiedzieliśmy, w układzie spoczynkowym jest równa 0, bo jak V jest równe 0, pochodna V nie jest równa 0, ale jest mnożona przez V, czyli jest 0. I w końcu zostanie tylko, to jest 1, czyli to jest równa M, 1, D po D tau. I teraz pochodna tego się nie liczy, jest 0, czyli tylko pochodna na tym. Pochodna jedynki to jest 0, a tutaj jest DVK po D tau. Czyli proszę Państwa, w układzie spoczynkowym to jest nic innego jak 0 na kierunku czasowym i to jest zgodne z tym, co powiedziałem, że to wyrażenie jest prostopadłe do samego U, a układ spoczynkowy to znaczy, że samo U ma tylko współrzędną czasową, a przestrzenne równe 0. W związku z tym coś, co jest prostopadłe, musi mieć współrzędną czasową równą 0 i tylko przestrzenną. No to nam się tak zgodziło, a to jest po prostu, czyli to jest 0, a na tym miejscu stoi po prostu pochodna. Co ja tu napisałem? Ojej, przepraszam, d po d tau tego, no czyli d po d tau na jedynkę to daje 0, a na V daje pochodną, tak? Czyli to jest 0, a tutaj jest AK, przyspieszenie. No, pięknie. To dostaliśmy wyrażenie, które ma następujące zalety, że ono jest niezależne od układów współrzędnych. W jakimkolwiek układzie współrzędnych je obliczymy, to to będzie dobry czterowymiarowy wektor, o którym wiemy, że on jest prostopadły do prędkości, a w układzie spoczynkowym to jest po prostu 0 w kierunku czasowym, a na tej składowej przestrzennej ma nasze ukochane, przepraszam, a tu jeszcze M. Brakuje nam M, bo było M tam po tamtej stronie. To jest właśnie to, ta lewa strona równa Newtona, prawda? No bardzo dobrze. Czyli powiedzieliśmy, że to jest uniwersalna lewa strona równań Newtona zapisana w sposób relatywistyczny w teorii względności. No i proszę Państwa, jak widać, ja tego tak za bardzo nie dokończę, ale teraz chodzi nam o prawą stronę, prawda? Chodzi nam o prawą stronę. No chciałoby się napisać, czyli to już wiemy, co to jest lewa strona, a teraz prawa strona, czyli siła. No chciałoby się napisać równań ruchu. Ja już na przyszłym wykładzie nie będę żadnej nowej rzeczy rozpoczynał. To jeszcze sporo sobie omówimy tę sprawę, ale chciałem tylko zasygnalizować. No prawa strona równań ruchu. No chciałoby się napisać E razy E, prawda? No proszę Państwa, pamiętamy, że E to jest ta składowa
składowa tego tensora, prawda? Ta zerowo współczynnik, czy to E, to pamiętamy, że to F 0K to było równe minus E, prawda? To był współczynnik przy dx0, czyli d tau, dxk, to było minus e, prawda? Czyli byśmy chcieli, czyli to by było tak, e, no to jest tak jak tutaj m, to jest jakaś uniwersalna własność tego ciała, którego, prawda, no, charakteryzująca inercję tego ciała, także to jest uniwersalny skalar. No i to E to jest też uniwersalny skalar, mówi jak wiele ładunku ta cząstka zawiera, prawda? Więc tutaj żadnych sztuczek z tym nie robimy, no bo ładunek to jest ładunek, całkowity ładunek. I teraz razy minus F0K. No to jak kto chce, żeby tego minusa nie było, to bo to jest antysymetryczne, no to można napisać EFK0. No ale ojej, K0, no to brzydko, tak? Dlatego, że co to jest 0? To jest skład, jak to, skąd się to 0 wzięło? No proszę Państwa, tak to jest w układzie spoczynkowym, bo my wiemy, że jak cząstka by się poruszała, to jeszcze jakaś tam siła Lorentza, jakieś takie dziwne rzeczy, ale w układzie spoczynkowym na pewno jest tak. A jak w układzie spoczynkowym, to ten wektor u, ten wektor prędkości, unormowany wektor prędkości, dobry obiekt geometryczny, to on ma współrzędną właśnie 1 i 0. Czyli to by można było napisać, że to jest E, tutaj FK, a tutaj napisać mu i tutaj U mu, prawda? Bo jak będziemy sumowali, u mu w układzie spoczynkowym to jest 1, 0, 0, 0, to jak będziemy sumowali, to będzie 1 razy K0 plus 0 razy pozostałe. No to w układzie spoczynkowym się... Proszę Państwa, no to może... No ale nadal, tak? K jest od 1 do 3. A teraz... A co z czwartą składową? No, proszę Państwa, jakbym zamiast tego K wstawił 0, to bym dostał 0, dlatego że F jest antysymetrycznym tensorem, prawda? Czyli w każdym razie widać, że w układzie spoczynkowym to jest coś takiego. No to... Może tak trzeba napisać F. Niedobrze napisałem, bo tam jest mu. Tutaj napiszmy jakiś inny ten. Dlatego, że to K sobie zarezerwuję. I może to napisać mu, a tutaj mu nu, u nu. To może coś takiego napisać, co? No to może by się... Nawet i zgadzało, tylko że, prawda? Teraz tak, jedna rzecz tu się zgadza, że ten wektor, jak stwierdziliśmy, jest automatycznie prostopadły do U. A ten też jest automatycznie prostopadły do mu. Bo jak ja zwężę jeszcze z jednym U, gdybym zwęził jeszcze z U mu, to ponieważ jest antysymetryczne, to da 0. Ach, to może to jest niegłupi, prawda? Bo to jest trudna rzecz, wyprodukować prawą stronę, ale żeby ona była konsystentna z lewą. Lewa jest automatycznie prostopadła do U. W związku z tym i ta prawa musi być automatycznie prostopadła do U, bo w przeciwnym razie będziemy mieli sprzeczność. No to już prawie mamy. Widzicie Państwo? Prawie mamy. No tylko jedna rzecz się jakoś dziwnie nie zgadza, że po lewej stronie to U mu, to mu jest u góry, a po lewej jest u dołu.
No właśnie, coś niedobrze. No to coś trzeba zrobić. Albo ten wskaźnik podnieść, albo ten opuścić. Może ja na tym zakończę. Może napiszę tak. O, teraz to już by się zgadzało. Cokolwiek by to miało oznaczać. A o tym, co to oznacza. Proszę Państwa, i to jest rzeczywiście jedyne wyrażenie, które można wyprodukować, używając trajektorii cząstek. Cząstki i pierwszych i drugich pochodnych oraz tensora tego tensora elektromagnetycznego, jedyne wyrażenie, które by było niezależne od wyboru układów współrzędnych. Proszę Państwa, no, nie da się czegoś innego zrobić. Ktoś by mógł powiedzieć, aha, no niezła jest ta siła elektromagnetyczna, bo ona, ponieważ F jest antysymetryczny, to takie zwężenie daje nam automatycznie coś, co jest prostopadłe do U, prawda? Co oznacza to wyrażenie? Ja zawsze Państwu mówiłem, że forma różniczkowa, czyli ten tensor, to jest taka skrzynka z dwiema dziurkami. Wrzucamy jeden wektor. Wrzucamy jeden wektor do jednej dziurki, do tej drugiej, to nam zostaje urządzenie z jedną dziurką, czyli kowektor, tak? Czyli kowektor. Teraz jak my wrzucimy i ten kowektor jest automatycznie prostopadły do U, bo tu w jednej dziurce już U siedzi, to jak my wrzucimy jeszcze drugie U, to samo U, to ponieważ ten obiekt był antysymetryczny, to da zero, prawda? Czyli wynik prawej strony jest automatycznie prostopadły, ale do U, a lewa strona też. Proszę Państwa, kończę już, przepraszam bardzo, tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest jedyne wyrażenie, które ma które daje się wypisać. Oczywiście jeszcze bym mógł tutaj napisać, pomnożyć to przez 16 na przykład czy coś, ale spośród tych wszystkich wyrażeń tylko to przechodzi, no lewa strona przechodzi w układzie spoczynkowym na to, co byśmy chcieli, a prawa strona też przechodzi na to, co byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. A może tylko jeszcze zapowiem. Więc właśnie, tak a priori to są cztery równania. Ale naprawdę to są trzy równania, bo to czwarte, ta prostopadłość jest automatycznie spełniona. I teraz przeanalizujemy wszystkie cztery równania, bo jak nie jesteśmy w układzie spoczynkowym, to i ta czwarta, czy ta zerowa składowa też nie jest zerowa, prawda? I się okazuje, że te odpowiednie trzy współrzędne można zinterpretować jako pochodna pędu, a tą zerową jako pochodna energii. I to jest no i to właśnie prowadzi do tego wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat. Dziękuję bardzo.